Tego partnerem jest ING Bank Polski oraz Fundacja ING Dzieciom. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Marketing, co ludzkie nie jest nam obce, to temat, którego prowadzącą będzie pani Ewa Duda-Maciejewska. Już za chwilkę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, opowiem szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Możecie tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, proszę dajcie mi znać, ja postaram się szybko pomóc. I mam jeszcze taką prośbę, na koniec naszego webinaru pojawi się ankieta. Bardzo będziemy wdzięczni za jej wypełnienie, więc nie uciekajcie, od razu kliknijcie tam swoją ocenę. I nie zabieram więcej czasu, przekazuję głos pani Ewie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Na wstępie chciałam bardzo przeprosić wszystkich uczestniczących w naszym dzisiejszym webinarium za to, że musieli wykonać dodatkowy wysiłek i przyjść w święto i mężczyzn i kobiet na nasze webinarium i zamiast siedzieć gdzieś w miłych okolicznościach z bliskimi, spędzić część tego wieczoru ze mną, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję za ciekawość i odwagę i determinację. Postaram się, żeby ten czas nam minął miło i konstruktywnie, przedstawiając arkana marketingowe, które mają pomóc w doprecyzowaniu pomysłów na firmy, jakie już powstają w Waszych głowach. Oczywiście to wszystko zrobimy na konkretnych przykładach, tak żeby jak najmniej było teorii, a jak najwięcej było z tego korzyści takich czysto praktycznych. Dzisiaj opowiem o tym, jak dopracować ofertę, która pasuje do pomysłu, jaki macie, jak o niej opowiedzieć i jak budować trwałe relacje. Wprawdzie to spojrzenie długoterminowe nie jest częścią Waszego zadania, ale skoro już poświęcacie czas i energię, żeby się spotkać i żeby myśleć nad różnymi możliwościami zaspokajania potrzeb ludzi czy pomocą w przechodzeniu ich barier, to myślę, że ten wątek również może się na przyszłość przydać przy realizacjach już faktycznie Waszych przedsięwzięć. Chciałabym, żebyście po webinarium znali te elementy konieczne do stworzenia wartościowej propozycji, wiedzieli, jak możecie zweryfikować jej atrakcyjność i ją dopracować i rozumieli takie podstawowe zasady tworzenia głównego przekazu i własnej opowieści na temat własnego pomysłu. Na początek pytanie, zagadka do Was. Czy może w tym młodym człowieku poznajecie jakiegoś przedsiębiorcę? Ja będę podawała sukcesywnie dane z jego życia. Jest to chłopak najmłodszy z trójki rodzeństwa, syn baletnicy i prawnika. I żyłkę do biznesu miał już od najmłodszych lat. Sprzedawał gazety i parał się najróżniejszymi pracami. W wieku 16 lat założył gazetę studencką, Student. Macie jakiś pomysł, kto to może być? Czy ten uśmiech Wam kogoś przypomina ze świata biznesu dzisiejszego? Również podpowiedzieć mogę, bo nie widzę jeszcze pomysłu, kto to może być, że w wieku 20 lat otworzył znany sklep z płytami w Wielkiej Brytanii. Była to dusza dość niepokorna i do dzisiaj taką pozostaje. Nauczyciel, który był wychowawcą w czasach licealnych Richarda, powiedział: Richard, cieszę się, że już wychodzisz z tej szkoły. Właściwie myślę, że dwie opcje cię czekają w życiu. Albo trafisz do więzienia, albo zostaniesz milionerem. No i został milionerem. Takie były początki Richarda Bransona, dość niepokornej osoby, której ciekawość jest już legendarna. Na jaki rynek nie wchodzi, tam zmienia w ogóle zasady funkcjonowania danej branży. Czy to właśnie była branża muzyczna, czy transport, czy wycieczki, to zawsze pozostawia ten rynek zmieniony po swoim wejściu. Kolejna młoda osoba to już z takich dość zamierzchłych czasów, bo urodził się ten młody dżentelmen w 1901 roku i jego pasją było rysowanie.
Pasją było rysowanie, ale jako 16-latek porzucił je, bo koniecznie chciał wziąć udział w działaniach wojennych. Był na to za młody, został sanitariuszem. Na szczęście po wojnie powrócił do swojej pasji. Przez jakiś czas pracował w gazecie, robił reklamy rysunkowe i zafascynowany kamerą, która się pojawiła w branży reklamowej i chcąc połączyć swój talent z tą kamerą, z ciekawości, wymyślił nowoczesną, niezwykle stosowaną do dzisiaj metodę animowania filmów. Walt Disney nieraz też zbankrutował, ale się nie poddawał i po dziś dzień cieszy nasze oczy. Trzecią osobą, której historia też daje do myślenia, jest tutaj ten młody chłopak w okularach, to już jest podpowiedź, bo ma klawiaturę komputera na swoich kolanach. I faktycznie takie były jego początki. Może przyjdzie Wam do głowy pomysł, co to może być. Bill Gates, dokładnie tak. Fantastycznie. Tu jak patrzymy na to, jak wygląda współcześnie, znowu można się dopatrzyć podobieństwa. Już widać było ten bystry, ciepły i empatyczny wzrok na twarzy tego chłopaka. On w 8 klasie miał szczęście, że jego szkoła zakupiła komputer o wdzięcznej nazwie ASR33 i tak zaczęła się jego przygoda z programowaniem. Pierwszy program, jaki zrobił, to dla ciekawości Wam powiem, to było kółko i krzyżyk grane przeciwko komputerowi. Co łączy te wszystkie osoby, o których teraz opowiedziałam, to moim zdaniem jest ciekawość i ta ciekawość świata i odwaga popełniania błędów. Historia, o której Wam opowiem, mówiąc o arkanach marketingowych i dopracowywaniu oferty, również będzie naznaczona taką ciekawością i determinacją. Wasze firmy już powstały w Waszych głowach, macie na nie pomysły. Pomysły, które z jednej strony albo wynikają z poznania potrzeb ludzi, niezaspokojonych, problemów, z jakimi się borykają, albo też z Waszych talentów, chęci i aspiracji. Więc przyszedł czas na stworzenie wartościowej oferty na podstawie tych pomysłów, czyli złożenia, poszukania takiego punktu styku, takiego punktu zbieżnego, aby oferta, to co Wy wymyśliliście na podstawie Waszych talentów, odpowiadała na potrzeby ludzi. I nie pokrywało się z tą przestrzenią, która tutaj jest tak wdzięcznie zaznaczona piorunem, jako przestrzeń już zajęta przez ewentualnych konkurentów. Odrobina teorii i obiecuję, że będzie to pierwsza i ostatnia definicja, jaką dzisiaj się posłużę. I nie będzie to definicja taka tradycyjna marketingu. Będzie to definicja, którą ja bardzo lubię, pojawiała się w takich publikacjach bardziej socjologicznych o działaniach marketingowych, że współczesny marketing powinien polegać na tym, aby wartościowe pomysły, które są ubierane w są ubierane w postaci pewnego produktu, usługi, dopasowana jest do tego cena, miejsce, w którym z tą usługą czy produktem się spotykamy, żeby te wartościowe pomysły były stworzone z myślą o tym, że mają być łącznikiem w takiej obustronnie korzystnej wymianie, która zaspokaja zarówno potrzeby przedsiębiorców, jak i potrzeby klientów. I to jest sens działań marketingowych, to jest jedyna, no, powiedzmy, że definicja, czy jedyna koncepcja, którą chciałabym, żebyście zapamiętali, myśląc o rozwoju własnych wirtualnych przedsiębiorstw, żeby robić to tak, aby oferta, jaką tworzycie, przynosiła zarówno Wam korzyść, jak i osobom, dla których ona jest stworzona. Przejdziemy dzisiaj przez cztery takie etapy procesu planowania tych wartościowych pomysłów. Krótko opowiem o zasadach przeprowadzania tej analizy strategicznej, czyli o szacowaniu własnych pomysłów, potrzeb ludzi i tego, co robi konkurencja, aby znaleźć to właściwe miejsce na rynku. Przejdziemy do stworzenia wartościowej oferty, czyli o produkcie, usłudze chwilę poopowiadam, o cenie, o dystrybucji, tworzeniu opowieści promującej ten produkt lub usługę i budowaniu trwałego związku.
Oczywiście, jak zawsze, w czasie takich spotkań postaram się to zrobić na przykładzie konkretnym, aby był on bardziej dla Was zrozumiały. Wartościowy pomysł może się wziąć z potrzeby chwili, z obserwacji świata. Tutaj mam przykład historii 13-latka, który po prostu założył się z własną siostrą. Jego siostra była osobą aktywną w szkole i organizowała kiermasze, na których sprzedawała świeczki. Dochód z tych kiermaszy przeznaczała na różne działania charytatywne, czy też działania szkolne. On się założył ze swoją siostrą, mówi, nie rozumiem, dlaczego to jest taki babski świat babskich zapachów, to kompletnie nie trafia do chłopaków, a mogłabyś mieć w nich swoich klientów i mieć większe korzyści z takiej działalności. Założę się z tobą, że męskie zapachy miałyby świetne wzięcie. Taka świeczka o zapachu bekonu byłaby czymś absolutnie cudownym. Od słowa do słowa zapomniał o tym, natomiast również był zagorzałym triatlonistą i triatlon przegrał. Bardzo potrzebował nowego roweru, ona mu przypomniała, pamiętasz o twoim pomyśle? I tak wrócił do tego pomysłu, stworzył naturalnie, ręcznie przygotowywane świece o męskich zapachach, robił je w puszkach po zupach i chciał, żeby pozyskując te puszki, miał zupy do rozdania, w związku z czym nawiązał współpracę z tymi punktami, gdzie osoby o niskich dochodach lub bezdomne mogły przychodzić się żywić. Stworzył bardzo męską nazwę, Menken, i zapachy naprawdę dość niezwykłe. Ten przysłowiowy boczek oczywiście się pojawił, ale mówił o tym, że najbardziej popularne zapachy, z jakimi się spotkał, to był zapach skóry, kurzu i ściętej trawy. Zdobył ogromną popularność swoim pomysłem w lokalnej społeczności i na początku te świeczki produkował w kuchni jego mamy, a opakowania zdobywał przy pomocy własnej rodziny, która zdecydowanie zwiększyła konsumpcję zup w puszce, przyjaciół i znajomych, ale coraz większą popularnością cieszyła się jego działalność i musiał wręcz przenieść ją, poszukać sprzymierzeńców i przenieść ją poza tą domową kuchnię. Zobaczył ten proces, przez który przeszedł. Zobaczył szansę na rynku, zobaczył, że czegoś nie ma, co zaspokoiłoby potrzeby jego jako chłopaka. Stworzył ten produkt, nadał mu bardzo prostą, pasującą do tej koncepcji nazwę, opakowanie. Od słowa do słowa, od osób zainteresowanych do osób zainteresowanych, tak nietypowa była to propozycja, że zdobył coraz większą popularność i stworzył biznes, którego w ogóle się nie spodziewał. Na rower oczywiście nazbierał, ale do tej pory firma istnieje. I de facto to, co on przechodził zupełnie nieświadomie, intuicyjnie, to był proces marketingowy. Rozpoczął się od identyfikacji potrzeby, która jest niezaspokojona, czyli tych świeczek o zapachach męskich dla chłopaków, dla facetów. Ustawił odpowiednią cenę, najpierw na kiermaszach się sprzedawał, potem w lokalnej społeczności, tam gdzie byli zainteresowani de facto ludzie tym, żeby się pojawiał. Miał ciekawy pomysł na to, żeby jednocześnie stosując opakowania takie męskie, proste, metalowe, po zupach, żeby te zupy wykorzystywać z sensem dla osób potrzebujących. No i oczywiście uczył się na błędach, jak wyszedł z tej kuchni. Po 5 latach mniej więcej zwróciła się do niego firma, która zatrudniała z okolicy, zatrudniała osoby z niepełnosprawnościami i dogadali się, że będzie to bardzo sensowne rozwiązanie i dla niego, i dla nich. Oni już produkowali świeczki, ale nie mieli takiego fantastycznego pomysłu. To uzupełniało ich asortyment, dawało pracę ludziom potrzebującym, a on mógł uwolnić mamy, kuchnię i wszystkich znajomych i dalej czerpać korzyści z rozpoczętej przygody. W czasie również okazało się, że jest potrzeba stworzenia świeczek dla kobiet, ale nie o zapachach truskawki i brzoskwini,
ale raczej odpowiadających takiemu trendowi dotyczącemu bardziej postaw i emocji związanych z takim współczesnym postrzeganiem kobiecości. Tam widzicie na dole slajdu, że jest zapach nie do powstrzymania, uspokojenie, pasja, fearless, czyli osoba, która nie boi się niczego. Takich historii jest bardzo dużo i to, co je wszystkie łączy, to jest ta tworzona wartość i autentyczność. Wnikliwość obserwacji, autentyczność w tworzeniu rozwiązania. Jeżeli byście chcieli sięgnąć po jakieś inspirujące historie, to zachęcam Was do wejścia na TEDx Team. Tam co roku pokazują się bardzo ciekawe przykłady działań takich młodych ludzi jak Wy. Mnie za każdym razem, jak siadam i oglądam te kolejne edycje, zadziwia pomysłowość i ciekawość świata i odwaga tych młodych ludzi. Czy to 15-letniej Ani, której tata jest zresztą, to nazwisko o tym świadczy, jest Polakiem, która uczyła się w szkole z dziewczynami z różnych zakątków świata. Między innymi jedna z jej koleżanek pochodziła z Filipin i mówi, kiedyś nie odrobiła pracy domowej i przypomniała sobie, że na Filipinach kiedyś nie mogła odrabiać prac domowych po zmroku, bo po prostu nie miała światła. Anka wymyśliła, że to jest w ogóle beznadziejny problem, który warto jakoś rozwiązać i stworzyła za, jeżeli dobrze pamiętam, około 70 zł za części, które normalnie kupiła w sklepie, latarkę, która działa dzięki temu, że powstaje różnica pomiędzy ciepłem naszej dłoni a zimnym wnętrzem tej latarki. Teraz stara się o dofinansowanie i chroni patentem ten pomysł. Również znajdziecie tam historię na przykład kilku nastolatek. Kiara jest taką ich, jest ich liderką. Dziewczyny niesamowicie wiele pomysłów mają. Zaczęło się od stworzenia zielonego nawozu, który polepsza wielkość zbiorów plonów zboża w takich krajach, gdzie jest mało wody i ziemia jest mało urodzajna, ale na dzień dzisiejszy stworzyła również aplikację, która pomaga w takim dokonywaniu zakupów świadomym. Można sprawdzić, czy producent zatrudnia w odpowiedni sposób ludzi na swoich liniach produkcyjnych, z jakich półproduktów korzysta, i dokonywać takich świadomych decyzji konsumenckich. Ale również opowiadam o niej dlatego, że założyła stronę internetową dla młodych ludzi, która ich zrzesza i pozwala na wymianę informacji, wspólne inspirowanie się do różnych ciekawych działań. Może to będzie dla Was coś interesującego. Wracając do Waszych pomysłów, proszę napiszcie, jakie firmy, jakie pomysły, na jakie biznesy urodziły się Wam w głowach do tej pory. Widzę, że kilka osób pisze. Pogotowie usługowe brzmi bardzo intrygująco. Jeszcze widzę, że kilka osób pisze, żeby się podzielić. Zajazd pod Danusiną Górą. Super. Brzmi bardzo przytulnie. Jeszcze widzę, że dwie osoby piszą. Sprzedaż ekologicznych torek i nadawanie starym rzeczom nowego życia. Świetnie, bardzo zgodne z absolutnie z trendami. Żadne firmy oferują tak szerokie oferty jak pogotowie usługowe. O, już chyba zaczynam rozumieć, jaka jest idea. Bardzo, bardzo ciekawe. Świetnie, że macie już konkretne pomysły w głowie, bo w czasie naszego spotkania będziecie mogli sobie robić, notować jakieś pomysły czy inspiracje, które sprawią, że ten produkt nabierze bardzo konkretnego wymiaru. Piekarnia
bioproduktami, produktami dietetycznymi. Sama bym chciała mieć taką w okolicy. Oczywiście materiały, które tutaj omawiam, dostaniecie, bo każdy z części, które będziemy przechodzić teraz procesu marketingowego, kończę taką stroną podsumowania z pytaniami, które warto sobie zadać i znaleźć na nie odpowiedź, tworząc ten swój pomysł, dopracowując ten swój pomysł biznesowy. Będziemy teraz przechodzić przez etap tworzenia oferty, opowiadania historii i tworzenia relacji. Na tym pierwszym etapie skupimy się na tym, jak konkretyzować produkt lub usługę, jej nazwę, znak, formę opakowania, jakie cechy szczególne powinny przyświecać naszej idei, być odzwierciedlone w produkcie, jaki asortyment pasuje do naszego pomysłu lub jakie usługi dodane. Kilka słów powiem również o cenie, jak również o miejscu oferowania usług lub sposobie dystrybucji. Ale zaczynając od potrzeb, zadawaliście sobie pytanie, kim mogą być osoby zainteresowane tym, co oferujecie, czego oczekują, czego poszukują, aby dokładnie wiedzieć, jaki rynek, tak zwany w nomenklaturze marketingowej, będzie zainteresowany waszymi produktami. Tu, jeśli mieliście szansę porozmawiać z ludźmi, fantastycznie. Jeśli nie, spróbujcie jeszcze raz wrócić do etapu zachowywania się jak nasz cudowny Bronisław Malinowski. Poobserwować osoby, dla których chcecie te produkty i usługi stworzyć, porozmawiać z nimi, może zrobić wywiady, może przeprowadzić ankiety, może po prostu skorzystać z dostępnych danych, tych, które macie w treściach na forach internetowych, czy w bardzo dostępnych, szeroko publikowanych wynikach badań. To wszystko pomoże Wam lepiej zrozumieć ich potrzeby, lepiej zrozumieć ich możliwości, ich elastyczność cenową, miejsca, w których są i które sprzyjają Waszym produktom i usługom. Przechodząc do części dotyczącej poszczególnych etapów planowania marketingowego, będziemy już posługiwać się bardzo konkretnym przykładem. Teraz patrzę, że ładuje się Państwu dopiero strona, którą nacisnęłam, więc poczekam. Nie wiem, czy ona jest widoczna. Czy widzą już Państwo taką stronę z trójką młodych ludzi? O, przyjaźń, widzą Państwo slajd. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Ja jeszcze go nie widzę, ale dokładnie go znam. Więc będę dalej opowiadać. Przechodząc dalej przez te etapy planowania marketingowego, opowiem o takiej historii przyjaźni Ryszarda, Adama i Janka, którzy za czasów szkolnych, licealnych i studenckich mieli okazję razem robić bardzo wiele przeróżnych rzeczy i bardzo dobrze im się organizowało. Imprezy, wyjazdy, wspólne jakieś przedsięwzięcia. Po skończeniu studiów ich drogi się rozeszły, wylądowali w bardzo różnych fragmentach rzeczywistości. Jeden w agencji reklamowej, jeden inny w firmie konsultingowej, inny w firmie analitycznej, ale cały czas się spotykali w chwilach wolnych, spędzali razem wakacje i zawsze wracali do tego, że dobrze, że mają pracę, dobrze im się powodzi, natomiast strasznie im brakuje tej radości robienia czegoś razem w gronie osób, które bardzo lubią. Mieli bardzo wiele pomysłów. Ja mam nadzieję, że Państwo widzą kolejny slajd, który mówi o tym, że ich pomysły były przeróżne i szalone, natomiast każde spotkanie kończyło się takim powiedzeniem, może coś wymyślimy, jest tyle rzeczy, które moglibyśmy robić razem. Na pewno chcielibyśmy coś razem zrobić, ale niestety wychodzili bez konkretów. Na szczęście trafiła im się pomocna dłoń i udało im się uzyskać i skorzystać z rady osoby, która im powiedziała, słuchajcie, jeżeli naprawdę chcecie zrobić coś dobrego razem, coś, co sprawi Wam frajdę i z czego będziecie mogli żyć, to zacznijcie od tego, żeby zastanowić się, dla kogo chcecie to zrobić, a następnie
poznać go jak najlepiej. Dzięki tej prostej, wydawałoby się banalnej radzie, chłopaki zaczęły się zastanawiać, na jakie potrzeby mogą odpowiadać, co mogą wymyśleć takiego, aby faktycznie zaspokoić jakąś potrzebę, która jest niezaspokojona, pomóc w rozwiązaniu problemu, który nie był rozwiązany. Doszli do wniosku, że najlepiej znają ludzi, którzy są w ich wieku, siebie, swoich przyjaciół, dwudziestoparolatków, którzy intensywnie uczą się, pracują, niejednokrotnie dorabiają, no i bawią się, bo na tym polega ten etap życia, że chcemy z niego wziąć garściami jak najwięcej. A powiedzieli, jemy w biegu, łapiemy kanapki czy przekąski, zdajemy sobie sprawę z tego, że powinniśmy się zdrowo odżywiać, po prostu na to nie mamy czasu. Doszli do wniosku, że chcieliby zrobić coś dla takich właśnie młodych, zabieganych ludzi, jakimi sami są, coś zdrowego, naturalnego, prostego, co będzie pasowało do ich stylu życia, a jednocześnie będzie takim krokiem w kierunku dobrego, zdrowego stylu życia. Od słowa do słowa zaczęli się zastanawiać, co to takiego może być. I mam nadzieję, że te slajdy się przewracają, bo ja ich nie widzę cały czas Bronisława Malinowskiego, którego uwielbiam, ale na szczęście mam wydruki, więc mi to kompletnie nie przeszkadza w niczym. Zidentyfikowali potrzeby tych ludzi, potrzeby zdrowego odżywiania się, niemożność sprostania takim potrzebom, podejmowanie takich po prostu kompromisów na miarę tego etapu życia, na którym się znajdowali. I doszli do wniosku, że chcą dla nich stworzyć coś bardzo prostego. Proste, zagęszczane owoce, pakowane w wygodny sposób, bez żadnych dodatków, naturalne, które będą tą porcją zdrowego jedzenia, z którym będą mogli sobie, które będą mogli sięgnąć w dowolnym czasie. Mieli to szczęście, że na początku roku 2000, bo wtedy to przedsięwzięcie rozpoczynali, w mieście, w którym oni się znajdowali, nie było takiej oferty. Był jeden producent, absolutnie fabryczny smoothie, które były produkowane z koncentratów i daleko im było do idei zdrowego, naturalnego, prostego posiłku, po który warto sięgnąć. Jak myślicie, oprócz tego naturalnego, bezpośredniego konkurenta, na kogo jeszcze powinni byli zwrócić uwagę? Jeśli chcą zająć się taką potrzebą zdrowego żywienia dla młodych ludzi w biegu, kto jeszcze może tą potrzebę zaspokajać poza tym bezpośrednim fabrycznym smoothie, który znaleźli? Oto smoothie jest dość oczywistym konkurentem, którego mieli. Oprócz tego można by pomyśleć o jakich jeszcze produktach. Na kogo powinni zwrócić uwagę, myśląc o tym, jak jestem młodym człowiekiem, potrzebuję jakiejś zdrowej, szybkiej przekąski, po co jeszcze mogę sięgnąć? Pojawiła się tu woda, może się pojawić sok, przetwory mleczne, przekąski zbożowe. Wszystko, co sprawia, że na chwilę mogę w sposób zdrowy i racjonalny zaspokoić swój głód. Oczywiście to nie są bezpośredni konkurenci, ale gdy będziecie myśleć na przykład o ustawieniu poziomu cenowego swoich produktów czy usług, popatrzcie na tych konkurentów bezpośrednich, na tą szerszą konkurencję, która się łączy jakby z okazją, z potrzebą zdefiniowaną tak szerzej niż jeżeli sok, to soki, a jeżeli mamy zajazd, to inne zajazdy, gdzie jeszcze ludzie mogą coś zjeść po drodze lub jeżeli pogotowie zakupowe, to jak sobie radzą w kontekście tego typu potrzeb do tej pory, ile za nie płacą, ile wysiłku to od nich wymaga. W
w ten sposób myślcie o konstruowaniu konkretnej waszej oferty i szukaniu tego miejsca, które nie będzie jeszcze zajęte przez konkurentów, a będzie spełniało oczekiwania i potrzeby ludzi, dla których coś tworzycie. Chłopcy doszli do takiego etapu, że już wiedzieli, co chcą zrobić, dla kogo chcą robić te przetwory owocowe. I przyszedł czas na konfrontację, czy to w ogóle ma ręce i nogi, czy to ma szansę powodzenia, czy to jest tylko pomysł dobry w ich głowach, czy faktycznie ludzie, dla których myślą, że będzie świetnym rozwiązaniem, podzielą ich przekonanie. Pracowali cały czas, więc opracowywali receptury i te przetwory w wolnym czasie. Nie mieli za dużo wolnych środków finansowych, ale postanowili zainwestować $500, zakupić świeże owoce i w domowej kuchni porobić takie przetwory owocowe, no bo oczywiście gdzieś z tyłu głowy mieli to, że nie chcieli podejmować ryzyka rezygnacji z pracy, którą mają, na poczet dużego znaku zapytania. Więc przeszli tym sposobem do pierwszego etapu ceny, sformułowali produkt, który odpowiada na potrzeby klientów, musieli podejść do kwestii nazwy, opakowania, smaków, dania mu ceny i porozmawiania z ludźmi, gdzie by chcieli taki produkt kupić, jeśli faktycznie im będzie smakować. Co oni zrobili? Stwierdzili, że najprostszą metodą, jaką mogą się posłużyć przy tej koncepcji, jest wejście do ludzi, danie im szansy na spróbowanie tych produktów i zebranie jak największej ilości informacji na temat tego, jak je widzą, gdzie by je kupowali, jak reagują na nazwę, na sposób opakowania, jakie mają pomysły. To był taki ich pierwszy prototyp. Mieli to szczęście, że latem odbywał się festiwal muzyczny w okolicy ich miejscowości i tam postanowili pojawić się ze swoimi produktami. Po prostu rozłożyli stół, przynieśli produkty przygotowane w kuchni i dokładnie wywiesili kartkę, na której zapytali się, czy powinniśmy rzucić naszą pracę i zająć się produktem tych soków. Jeśli to, czego próbujesz, smakuje ci, wrzuć opakowanie do kosza z napisem tak, jeśli nie, nie jesteś o tym przekonany, nie jesteś zainteresowany tym, co chcielibyśmy zrobić, wrzuć to puste opakowanie po wypiciu soku do kosza z napisem nie. Pierwszy znak i nazwa, trudno w to uwierzyć, ale wyglądał właśnie tak. Był fast actor, smoothies. Jeżeli to się kojarzy z naturalnością, to przez kolor zielony. Potem mieli szalone pomysły, że nazwą się głodną mszycą, golasem i szczęśliwie dotarli do etapu, w którym nazwali się Innocent i użyli takiego przekrojonego jabłka w bardzo uproszczonej formie jako logo, znak towarzyszący tym ich pierwszym przedsięwzięciom. Z opakowaniem mieli sporo problemów, dlatego że jeśli mówimy, że chcemy być stuprocentowo naturalni, zdrowi, no to ani karton, ani plastik na początku do XXI wieku nie spełnią tych wymogów. Udało im się po 8 latach aż wyprodukować opakowanie, które było w 100% podlegało recyklingowi. Natomiast niestety okazało się, że produkt nie trzyma się dobrze w tym opakowaniu i ponad 10% soków, które sprzedają, jest zwracanych, ponieważ ulega zepsuciu. Musieli znowu powrócić do pewnego kompromisu, ale była to dla nich cenna uczka, że nie można kosztem jakości produktu iść tak daleko w kierunku bycia stuprocentowo naturalnym. Tą drogę na dzień dzisiejszy udało im się już przejść. Cechy szczególne produktu tego pierwszego, jak i każdego kolejnego, to były wartości, które musiały towarzyszyć wszystkim nowym ich innowacjom. Produkt miał być zdrowy, naturalny i prosty. Początkowo oferowali smoothie w trzech smakach, bo w czasie tego festiwalu okazało się, że większości ludzi te smoothie smakowało,
kosz z napisem: tak, powinniście rzucić pracę aktualną i zająć się produkcją tych pyszności, zapełnił się, a osób, które były niezainteresowane, było niewiele. I panowie postanowili rozpocząć tą przygodę. Po 9 latach w asortymencie pojawiły się warzywa, po 10 pojawił się taki oficjalny znak jakości, który pewnie może Wam się też kojarzyć z działań na przykład Państwowego Instytutu Żywienia, porcja owoców, zalecana porcja owoców. Oni dostali taki certyfikat, który mówił, że to są jedna porcja ich soku, to są dwie porcje owoców z 5 zalecanych dziennie. Pokazuję Wam to, żeby uzmysłowić Wam, że nie trzeba mieć na początku bardzo rozbudowanej linii produktów czy usług. Nie trzeba mieć ogromnego asortymentu, bardzo trafionych, sprawdzonych i lubianych opcji smakowych czy opcji usługi i dopiero w czasie rozwijanie ich w szerszy asortyment, który jest dużo trudniejszy w zarządzaniu. Jeśli chodzi o cenę, również na tym stoisku dowiedzieli się, że jak powinni wycenić taki sok, ile ludzie są skłonni zapłacić, żeby nie myśleli, że to jest za tanio, żeby faktycznie mogło być naturalne i smaczne i ręcznie zrobione, albo za drogi, powiedziano, może faktycznie to jest takie cudowne, ale mnie na to nie stać. Udało im się tak optymalny poziom cenowy dopasować do zarówno kosztów produkcji, jakie mieli, ceny konkurencji i przewidywanego popytu. To są te podstawowe elementy, które musicie wziąć pod uwagę, gdy będziecie myśleć o sensowności finansowej waszego przedsiębiorstwa. Koszty produkcji w ich przypadku to były całe zdrowe owoce. Owoce tej jakości były droższe niż te powszechnie dostępne, ale jednocześnie oferowali wygodę i oszczędność czasu, więc ludzie byli skłonni płacić za to więcej, bo mówią: ok, ja nie muszę tego robić sam, martwić się, że powinienem to mieć pod ręką, rozumiem, że powinienem za to zapłacić więcej niż za dobre owoce i więcej niż za to fabrycznie robione smoothie z koncentratów. Jednocześnie konsumenci rozumieją coraz bardziej, że dbałość o pracowników łączy się z wyższymi kosztami, jak również bardzo dobrze reagują na chęć podziału zgromadzonym zyskiem ze środowiskami, które tego potrzebują. Więc myśląc o cenie waszych produktów czy usług, bierzcie pod uwagę wasze koszty produktów, koszty waszego czasu, koszty miejsca, w którym będziecie oferować usługi lub produkować dane produkty, ale również myślcie o tym, ile ludzie są skłonni zapłacić i dlaczego tyle są skłonni zapłacić. Jak im przedstawić tą opowieść, żeby wiedzieli, że kupują coś wartego swojej ceny, nawet jeśli nie będziecie tańsi od konkurentów. Nasi trzej muszkieterowie zaczynali sprzedaż swoją bardzo prosto. Jeździli jednym samochodem po okolicznych sklepach i na początku sprzedali w tych sklepach tylko 20 butelki smoothie. Zdecydowali się na to, że aby zyskać popularność, powinni dać ludziom możliwość spróbowania i faktycznie poczucia wszystkimi zmysłami, jaka jest różnica w smaku tego, co oni oferują, a w smaku produktów tego jedynego konkurenta. Więc prowadzili też takie testy. Darmowo udostępniali swoje produkty w sklepach z naturalną żywnością, w których chcieli się znaleźć, bo wiedzieli, że sprzedający wtedy będzie, jak zobaczy, jak ludzie reagują, jak chętnie byliby, żeby kupować te produkty, czy faktycznie udostępnią im swoje półki, swoje moce w sprzedaży. Ale również pracowali nad tym,
żeby się pojawiać w sklepach w okolicy miejsc pracy, żeby być pod ręką. To było dość trudne, bo te sklepy nie były zainteresowane droższym produktem. Jednocześnie dostarczali swoje produkty do tak zwanych opinion liderów, żeby mogli spróbować i wypowiedzieć się na forum i wśród znajomych o wartości i jakości tych produktów. I taką metodą małych kroków chałupniczych doszli do 10 punktów sprzedaży. Mogli zainwestować we własny samochód, bo stwierdzili, że łatwiej im jest zainwestować we własny samochód, z którego będą sprzedawać te produkty w miejscach, w których są ludzie ich potrzebujący, niż dogadywać się i płacić za to, że ktoś będzie miał we własnym sklepie. Tu też mieli otwartą głowę i z ciekawością patrzyli na różne możliwe rozwiązania. Ponieważ ich dystrybucja, ich produktów trafiała coraz szerzej, zostali zauważeni przez sieć sklepów, która zgodziła się, lokalnych i w regionie, która zgodziła się umieścić ich produkty u siebie na próbę. No oczywiście pobiegli wszyscy i kupili też u nich te produkty, żeby mieć pewność, że produkty będą się sprzedawać, ale był to sukces, było to dobre uzupełnienie oferty tych sklepów i te, jak widzicie z mapki tutaj po prawej stronie, ich dystrybucja rosła wspaniale z tym partnerem. Na dzień dzisiejszy jest to marka, która jest powszechnie dostępna w całej Europie. W Polsce ją również możecie się na nią natknąć. Podsumowując tą część dotyczącą formułowania produktu, czyli od tej głównej idei konceptu, co my faktycznie chcemy sprzedawać, jaki to ma być produkt, ile ma być jego wariantów lub usługa, w jakiej cenie i gdzie ją powinniśmy zaoferować. Pamiętajcie o tym, żeby te pomysły konfrontować z ludźmi, dla których prostsza droga do sprawdzenia, czy faktycznie wasza oferta spotka się z akceptacją. A czasami ludzie podpowiadają bardzo dobre też pomysły na to, gdzie powinniśmy się znaleźć, jak powinniśmy im udostępnić swoje usługi lub produkty. Dowiecie się też bezpośrednio, ile skłonni są zapłacić i co aktualnie robią i w jakie pieniądze wydają, radząc sobie, szukając alternatywy do zaspokojenia swojego pomysłu. Także konkretyzując swoją ideę w postaci produktu lub usługi, myślcie o nazwie znaku, formie opakowania, jakie są te główne cechy, które każdy produkt, każda usługa, którą świadczycie pod tą marką, będzie musiał spełniać. Dwie, trzy, tak jak oni mieli to, że to ma być 100% owoców i mają być to naturalne produkty zdrowe dla człowieka. Nie trzeba mnożyć takich kryteriów, ale warto mieć ich świadomość, żeby potem nie błądzić przy rozwoju asortymentu. Cena, bierzecie koszty produktów, własnej pracy, miejsca, konkurentów, jak i w rozmowie z ludźmi sprawdzacie, jaka jest ich elastyczność cenowa, ich chęć do zapłaty za to, co oferujecie. Do miejsca dystrybucji podchodźcie bardzo, bardzo w sposób otwarty, testując przeróżne możliwe formy, bo tak jak na pierwszy rzut oka ten samochód wcale nie wydawałby się bardzo atrakcyjną i najbardziej korzystnym finansowo rozwiązaniem, tak dla nich świetnie się sprawdzi. Tworząc wartościową propozycję, zawsze to róbcie w kontekście, misja to jest takie wielkie słowo, tego sensu istnienia, tego podstawowego pytania, które sobie zadajecie, po co ja w ogóle chcę to robić. Tak? Oni powiedzieli, że chcą tworzyć naturalne, zdrowe produkty, które pomagają ludziom żyć dobrze i długo, bo wiedzą, że na dzień dzisiejszy ci młodzi ludzie żyją w biegu i mimo, że mają taką potrzebę, to podejmują kompromis i jej nie zaspokajają. Cokolwiek nie robili, trzymali się tej podstawowej myśli. Co chcemy zrobić i dla kogo? O czymkolwiek nowej formie aktywności nie myśleli,
zawsze wracali do tego, po co myśmy to robili, czy to, co chcemy zrobić teraz, na pewno jest spójne z tą pierwszą naszą myślą. Ta misja, czy sens istnienia jest o tyle ważny, że on określa jednoznacznie, co dobrego wnosicie w życie ludzi. Bo wasze działanie ma o tyle sens, o ile faktycznie przynosicie jakąś pozytywną zmianę. Jak ta zmiana jest jasno określona, to ona naturalnie przyciągnie ludzi, którzy cenią te same wartości, o których wy mówicie, poszukują tych samych rozwiązań, które wy oferujecie. I pozwoli wam to w sposób bardzo spójny i konkretny opowiadać o tym, co robicie i dlaczego robicie. Dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest potrzebne, jak to może pozytywnie zmienić życie. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać opowieści właśnie o tym, jak tworzyli, jak tworzył się pomysł, jak ten sens istnienia produktów Innocent oni przekładali na realne działanie, dostaniecie w prezentacji link do wywiadu, którego jeden ze współzałożycieli udzielił w ramach Oxford Academic Review. Bardzo ciekawie się słucha, bo w sposób naprawdę taki bezpośredni, autentyczny opowiada o drodze, jaką przeszli i konieczności formalizowania pewnych zapisów z czasem. Póki ich była trójka, nie było problemów ze zrozumieniem, po co oni to robią. Gdy mieli 100 pracowników, wtedy bardzo ważne stało się przekazanie w formie jasnej, konkretnej i prostej tego sensu istnienia, po co w ogóle Innocent istnieje. Szybki test spójności. Pokażę wam film, który prezentuje jedną z form aktywności Innocent, jakiej się podjęli i powiecie mi, czy waszym zdaniem pasuje on do tej deklaracji, po co oni istnieją, czy pasuje do marki, czy pasuje do wartości, które im przyświecały w działaniu. Hello, this is the Innocent Big Knit. Every year, thousands of older people struggle through cold winters, but there's a way to help. You can knit us a little hat. You, and you, and you, all of you, all knitting us hats, because we need lots of them to put on our smoothie bottles this winter. And for every bottle sold, we'll donate 25p to Age UK to really help those older folk this winter. So join in and knit a hat for the Innocent Big Knit. To jest film o akcji, którą zaczęli prowadzić co roku, przekazując część z zysku zebranego ze sprzedaży swoich soków na poczet takiego stowarzyszenia opiekującego się osobami starszymi i samotnymi. Czy waszym zdaniem to działanie jest spójne z ich deklaracją, że Innocent istnieje po to, aby żyło się ludziom dobrze, zdrowo i długo? Widzę, że tak. Świetnie. Ja przyznam szczerze, że ta akcja bardzo mnie też ujęła, bo nie dotyczy ona na wprost zdrowego żywienia, tak, czy zdrowego trybu życia, ale jednocześnie mówi o takiej dbałości o innych, o empatii, o opiece, o takim naturalnym odruchu dzielenia się tym, co dobre i naturalnym odruchu dbania o to, aby i starszym ludziom żyło się dobrze i długo. Zgadzam się, że jest to spójne z sensem istnienia tej firmy. Jeszcze jest jedna bardzo fajna cecha, dla której chciałam się podzielić z wami tym ich pomysłem na działanie. Ponieważ robienie, szydełkowanie tych małych czapeczek to jest bardzo prosta rzecz, której każdy ich klient mógł się podjąć. Na YouTubie były proste takie tutoriale, filmiki uczące, jak w sposób łatwy zrobić taką czapeczkę. I sukces tej akcji przekroczył ich najśmielsze oczekiwania.
Okazało się, że oddać muszą 45% swojego zysku i prawie zbankrutowali przez sukces pierwszej tej akcji, którą zrobili. To jest też dlatego świetny przykład, że on nie jest taką bajką o tym, że wszystko idzie dobrze i wspaniale, tylko zrobili wiele potknięć, którymi jasno, tak autentycznie się dzielą, mówiąc, że to była wyboista droga. To również ten akt dobroci, świetnie dopasowany strategicznie, mógł się dla nich biznesowo źle skończyć, bo nie przemyśleli, jakie będą implikacje finansowe w momencie, gdy taką popularnością się ta akcja, z taką popularnością się spotka i tak dużo ludzi, bo na wstępie to było prawie 2000 osób, dołączyły się do robienia czapeczek, a oni w konsekwencji musieli przekazać aż 45% swojego zysku potrzebującym. A więc znowu, myśląc o tak pragmatycznych rzeczach jak formuła produktu czy usługi, asortyment, nazwa, logo, opakowanie, cena czy sposób dystrybucji, pamiętajcie, że każdy z tych elementów musi być dopasowany z tym, po co działa, jakby z sensem istnienia waszego przedsięwzięcia. Musi być spójny z tym, o czym mówicie, po co działacie i co oferujecie i dlaczego to ma jakiekolwiek mieć znaczenie dla ludzi, dla których to robicie. To jest o tyle ważne, że można stworzyć bardzo piękną wydmuszkę, tak jak ten prototyp samochodu, tylko jeżeli te wszystkie składowe nie będą otaczały świetnego silnika, to ten samochód nie pojedzie. Ten sens istnienia, ta wasza główna idea, ten powód, dla którego chcecie coś zrobić, jest motorem całego przedsięwzięcia i ważne, żeby zawsze na niego patrzeć, tak jak na kompas, aby sprawdzać, czy faktycznie jesteśmy na dobrej drodze, czy dalej robimy to, co było naszym zamierzeniem, czy też jakiś element stworzonej oferty nie pasuje do tej deklaracji i nie wnosi tego pozytywnego wpływu, tak jakbyśmy chcieli to zaplanować. Więc gdy już wiemy, jakie są komponenty naszej oferty, jakie są składowe, czy one są dopasowane cały czas do pierwotnej idei, przechodzimy do etapu, w którym należy ruszyć z miejsca i o sobie opowiedzieć. Czyli po co, dla kogo jesteśmy, co robimy, w jakich miejscach możemy się z tymi osobami skomunikować. Takie podstawowe, kluczowe pytania, które warto sobie zadać, myśląc o przekazaniu naszej historii dalej, to przede wszystkim, czego oczekujemy po tej pierwszej komunikacji? Określenie tego, co chcemy za jej pomocą osiągnąć, czy chcemy poinformować, czy chcemy wyedukować, czy chcemy skłonić ludzi do jakiegoś działania. Jakich ludzi? Do kogo konkretnie się zwrócimy? Co oni na dzień dzisiejszy myślą, wiedzą, czują, robią, czego my od nich oczekujemy? Co musimy im powiedzieć, żeby z tego miejsca, w którym są, przeszli na naszą stronę? Jakimi narzędziami to powinniśmy robić. To, co też chciałabym, żebyście zapamiętali, to, żebyście nie myśleli o komunikacji jako o zrobieniu reklamy prasowej, tak? Czy reklamy, czy filmu do internetu, bo komunikacją jest wszystko, co robimy. To, co robimy w sposób użyteczny i angażujący, te doświadczenia, te okazje spotkania z naszą usługą czy produktem. Czy to jest w sklepie, czy to jest w naszym zajeździe, czy to jest przez internet, czy to jest kwestia właśnie już kontaktu z jakimś konkretnym przekazem promocyjnym, to wszystko ma być spójnym doświadczeniem, użytecznym dla osoby, do której kierujemy ten komunikat, czy to dajemy mu szansę tego doświadczenia. Cel ważny jest, żebyście oznaczyli sobie precyzyjnie i realistycznie, bo tak jak nasi trzej muszkieterowie, o których opowiadam, nie mieli ambicji zawojowania całego rynku brytyjskiego, tylko na początek myśleli o najbliższym sklepie, o kilku sklepach, o sprzedaży 50 butelek, 100 butelek. Budowali swój plan w miarę możliwości. I bardzo ważne jest to,
aby zdawać sobie sprawę, aby nie budować, nie stawiać sobie celów na wyrost. Ważne jest, żebyście taki w sposób bardzo pragmatyczny i przyziemny przedstawili sobie pewne parametry takie mierzalne. Tak? Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby ktoś się o nas dowiedział, to ile osób ma się o nas dowiedzieć i w jakim czasie? Tak? Ile osób ma spróbować naszego produktu czy usługi i w jakim czasie? Jakie opinie ma zostawić? Tak? Zbierzemy po skorzystaniu z naszej. Zastanówmy się, jakie zachowania chcemy pobudzić i jak je zmierzymy. I to nie muszą być niesamowite narzędzia, niesamowite badania, niesamowite ankiety. Wystarczy nasz świadomy kontakt z osobą, z którą nawiązujemy relacje i pozostawienie śladu w tym kontakcie, żeby nam te dane, te informacje nie znikały. Po to, żebyśmy mogli w czasie uczyć się, co dobrze działa, jaka forma kontaktu dobrze działa, jakie elementy naszej oferty spotykają się z akceptacją, a jakie powodują rzadsze korzystanie z naszego produktu lub usługi, co można zmienić, żeby tą częstotliwość zwiększyć. Trzeba być świadomym tych małych kroków, które chcemy robić i monitorować je po to, żeby właśnie móc w sposób płynny dostosowywać się do tych potrzeb, o których się dowiadujemy. To, co jest ważne w komunikacji, w tworzeniu tych doświadczeń, to jest to, że najczęściej słyszymy, no oczywiście, że chciałabym, żeby wszyscy kupowali moje produkty, żeby wszyscy korzystali z moich usług, ale nie da się mówić do wszystkich. Da się mówić do konkretnej grupy, do konkretnych osób, które wspólnie dzielą jakąś postawę, jakąś potrzebę, jakiś system wartości. Coś ich musi łączyć. To niekoniecznie jest demografia, to niekoniecznie jest wiek. Nasi panowie dowiedzieli się po wielu latach, że de facto ich produkty nie są kupowane tylko i wyłącznie przez takich młodych, aktywnych ludzi, potrzebujących wzmocnienia po szaleństwach nocy i intensywnej pracy jak oni. Że kupują je mamy dla swoich dzieci, że kupują ich starsi po chorobie dla regeneracji, że kupują ich osoby na diecie. Także jest bardzo wiele powodów, o których pierwotnie nie myśleli, bardzo wiele grup, o których w ogóle nie mieli, których na uwadze, które są zainteresowane ich produktem. Też myśląc o tym, do kogo będziecie mówić, zaczynajcie z jakąś konkretną grupą, która będzie dzieliła wasze wartości, będzie faktycznie miała te potrzeby, a z czasem przekonacie się, kto do tej grupy dołącza. Oni zrozumieli, że to nie chodzi o młodych aktywnych, że chodzi o ludzi, którzy mają taką uświadomioną już potrzebę zdrowego odżywiania, oni ze względu na prowadzony tryb życia nie mają możliwości sprostania temu samodzielnie, a mają zasoby, żeby sięgnąć po rozwiązania, które ktoś dla nich oferuje. Gdy już wiemy, po co w ogóle chcemy się odezwać do jakiej grupy osób, to warto skorzystać, budując przekaz, z takiego prostego schematu. Najpierw sobie konkretyzujemy, w jakim stanie świadomości jest obecnie osoba, z którą chcemy nawiązać dialog. Co ona teraz myśli, co ona teraz robi? Ustalić, co chcemy, żeby myślała i robiła, żeby się o nas dowiedziała, żeby nas spróbowała, żeby komuś opowiedziała, żeby wróciła ponownie, czego my od niej chcemy. Wtedy będziemy potrafili zdać sobie sprawę z tego, co my musimy jej powiedzieć, w jakim miejscu i jak, aby ją przeprowadzić z tego punktu, w którym jest dzisiaj, do punktu, w którym chcemy, żeby się znalazła. Czyli jakich nowych informacji w życiu aktualnym osoby, dla których tworzymy usługę i produkt, potrzebują, aby do nas przyjść? Znowu, aby nie posługiwać się tylko i wyłącznie takimi górnolotnymi stwierdzeniami, przejdźmy do przykładu, jak to zrobili nasi panowie. Hello, we're Innocent and we make smoothies. Can we show you something? It's £2 of fruit. Nice, isn't it?
We squeeze all of this fruit into each of our big cartons. There it goes. So there's no room left for concentrates or additives. Or chickens. And you get something that tastes amazing and is nice and healthy. Innocent smoothies. Your daily fruit. And no chickens. Przepraszam, tutaj klikam dużo, bo wyciszam własny dźwięk, żeby nie przeszkadzać w emisji reklam. Więc co oni tutaj mówią? W tej swojej pierwszej kampanii oni powiedzieli coś bardzo prostego i bardzo pragmatycznego. Bierzemy owoce, tak jak je matka natura stworzyła, pakujemy do tego opakowania po to, żebyś je miał pod ręką. Tak prosty przekaz, bo skoro jest potrzeba w tobie, masz taką chęć zdrowego odżywiania, czyli już masz tą świadomość, nie musimy cię edukować, żebyś o tym pomyślał. Ty już wiesz, że tak powinno być, powinieneś jeść owoce, ale po prostu na to nie masz czasu, a chcemy, żebyś zrozumiał, że możesz to zrobić, bo teraz dajemy ci taką możliwość, to mówimy, wkładamy dla ciebie te owoce w poręczne opakowanie, żebyś miał je zawsze pod ręką. Ten schemat wydaje się bardzo banalny, ale uwierzcie mi, że jeżeli będziecie myśleć o tym, co chcecie powiedzieć, do kogo, jaki efekt osiągnąć, to ta prostota jest utrudnieniem. Ale zachęcam Was do tego, żeby wracać do tego schematu, dyskutując o tym, co my chcemy tak naprawdę o sobie powiedzieć, jak będziemy opowiadać, dzielić się tą informacją, po co my istniejemy, co my chcemy zrobić, bo ten prosty schemat bardzo ładnie pokazuje ścieżki, którymi chcemy przeprowadzać ludzi. To porządkuje sposób opowiadania o waszym pomyśle. Innocent jest dla ludzi, którzy żyją w biegu i myślą, że nie mają czasu na przygotowanie zdrowego jedzenia, choć wiedzą, że to jest ważne. Innocent mówi, hej, mamy tę codzienną porcję owoców, całe, świeże, bez dodatków, naturalne, pyszne. Ludzie, którzy są skonfrontowani z taką informacją, mówią, o, to ja mogę faktycznie codziennie zjeść ze smakiem tą moją porcję owoców. Dobrze. I jest to zgodne z tym sensem istnienia, z tym, co od początku towarzyszyło chłopakom. Tak, oni chcieli pomóc ludziom żyć dobrze i długo. To jest ta pomoc w prostej formie, którą oferują. Jak możemy taką obietnicą uwiarygodnić? Bo to jest bardzo ważne, żeby nie posługiwać się takimi obietnicami bez pokrycia. Zawsze myśleć o tym, jeżeli ja coś takiego obiecuję, w jaki sposób ja ludziom mogę udowodnić, że to jest prawda. Jak oni tutaj uwiarygodnili tą swoją obietnicę dostarczenia czegoś prostego i zdrowego? Co pokazali w tym prościusieńkim przekazie? W ogóle jest to dość niewiarygodne, ale trzy osoby tworzyły tę całą wielką pierwszą kampanię komunikacyjną. Widzieliśmy, że oni pokazali owoce, po prostu. Nie pokazywali żadnego procesu, nie tłumaczyli skąd one się biorą, jak są hodowane. Pokazali piękne owoce, które pakują do opakowania, jakie będą ludzie widzieli na półkach sklepowych, czy będą widzieli w kontekście samochodu, z którym jeździli i sprzedawali swoje produkty. Można się posłużyć jeszcze innymi sposobami na dowiedzenie, że nasze deklaracje są prawdziwe. To może wynikać z formuły produktu, ze składników, z wyników badań, z gwarancji, które otrzymacie, z certyfikatów. To oczywiście można również uwiarygodnić poprzez rekomendacje znanych osób, które są osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności do rozpoznania jakości tego, co my oferujemy. To mogą być również po prostu opinie nie tylko autorytetów, ale i zwykłych ludzi, ich doświadczenia, którymi się dzielą. Możemy się odwoływać do powszechnie znanych praw. Warto zbierać dowody prawdziwości swoich deklaracji, bo na różne grupy osób różne sposoby dowodzenia
tej prawdziwości działają. W czasie też warto testować różne sposoby mówienia, uwiarygodniania tego, co obiecujemy. Jeżeli już wiemy, co chcemy osiągnąć, w jakiej grupie, co im powiemy, no to czas na etap czwarty, czyli na narzędzia, którymi możemy skutecznie trafić do tych osób. Jakich elementów bezwzględnie potrzebujemy? W jakich miejscach najłatwiej nam jest się zetknąć z grupą docelową, o której myślimy? W jakim otoczeniu i kontekście? Bo przecież nie zawsze jest nam po drodze, żeby myśleć o zdrowym odżywianiu, na przykład w momencie, gdy biegniemy z dzieckiem do lekarza, tak? Albo gdy biegniemy rano na uczelnię czy do pracy. Są inne momenty w ciągu naszego dnia, lepiej do tego dopasowane. Gdy będziecie myśleć o doborze narzędzi, o tym, jak byście chcieli, w których miejscach, w jaki sposób tą opowieść o sobie przekazywać, myślcie o punktach tam, gdzie oczywiście jest wasza grupa, tam, gdzie mają szansę was zauważyć, w kontekście w takim odpowiednim dla sprawy, czyli w takich okolicznościach, które sprzyjają temu, co my chcemy powiedzieć. Jeśli jesteśmy pogotowiem zakupowym, to w jakim kontekście, w jakim momencie życia powinniśmy dać sygnał, jesteśmy tu z pomocną dłonią naszą. Tak? W odpowiednich mediach, no i oczywiście nietypowo, tak, żeby zwrócić na siebie uwagę niewielkim kosztem. Znowu, żeby nie operować tylko i wyłącznie słowami, jak to zrobili nasi niewinni panowie. Fantastycznym narzędziem, którym się służyli, był samochód, który kupili na kredyt. Zrobili go w taki sposób, że on był ich jeżdżącą, ruchomą reklamą, jednocześnie miejscem sprzedaży. Fantastyczne funkcje połączone, taki samograj. Po prawej stronie tutaj z kolei widzicie newsletter, który bardzo wcześnie zaczęli wysyłać. Zbierali kontakt do klientów, mówili, hej, jesteśmy nowi, chcemy robić dobre rzeczy, które dobrze wam będą służyć. Zostaw nam swój mail, bo chcemy od ciebie usłyszeć, czy to ci smakowało, czy smakowało twoim członkom rodziny, jakie masz dla nas pomysły i podpowiedzi, a my będziemy się dzielić swoimi pomysłami na zdrowe, wygodne życie. Tam, gdzie mają szansę zauważyć komunikat. Janek powiedział, że gdy był dzieckiem, to obsesyjnie czytał wszystko, co było napisane na opakowaniach płatków, z którymi spędzał długie, cenne minuty poranków przed wyjściem do szkoły. I stwierdził, że opakowanie samo w sobie jest kapitalnym miejscem na opowiadanie historii, na pokazywanie tego, jakie wartości im przyświecają, po co oni robią te produkty, jak widzą swoją rolę w świecie. Również pokazanie, jaki mają charakter, tak? Kim są, wzbudzenie sympatii i zaciekawienie. Opakowanie, które stoi i towarzyszy i jest problematyczne ze względu na to, że nie jest w 100% odnawialne, dzięki temu jednocześnie służy jako ulotka, tak? Jako jeszcze jedno źródło informacji. Do tej pory taką funkcję pełni. W kontekście odpowiednim dla sprawy. Na samym początku stać ich było jedynie na zrobienie 5 plakatów wielkoformatowych przy 5 miejscach, w których były sklepach, przy których były ich produkty. Ale to było niezwykle efektywne, bo nie sztuka mówić wtedy, gdy ludzie nas nie mogą dostać. To jest niezwykle ważne, żeby mówić do ludzi w momencie, gdy oni faktycznie mają szansę skorzystania z naszej usługi lub naszego produktu. To jest odpowiednie miejsce dla sprawy. Gdy idziemy na zakupy, żeby przypomnieć o tym, że jesteśmy. W odpowiednich mediach. Z tymi mediami oczywiście przy małym budżecie na początku XXI wieku oni mieli problem, dlatego że ani Facebook, ani Twitter, internet nie działał w taki sposób, w jaki mamy szczęście korzystać z niego teraz.
postanowili w swojej miejscowości zrobić własny festiwal. Nie podczepiać się pod nikogo, nie płacić nikomu ogromnych pieniędzy, ale w tej swojej małej skali, małej społeczności kilkuset osób zrobić coś dla nich, co będzie dobrą, naturalną, fajną, zgodną z filozofią ich marki formą spędzania czasu. Wymyślili sobie taką formułę Fruitstock, od Woodstocku oczywiście, i na początku reklamowali to wydarzenie muzyczne w lokalnej społeczności, a przez te newslettery, na opakowaniach, a ludzie od słowa do słowa sobie to powtarzali. I w pierwszym roku przyszło na to wydarzenie muzyczne 25 tysięcy osób. I to znowu kompletnie przekroczyło ich oczekiwania. Śmiali się w wywiadach po latach, że na szczęście kolejki do postawionych kilku toalet nie były na tyle długie, że sprawiły, że ludzie źle o nich mówili. Ale było to naprawdę na granicy wytrzymałości. W kolejnych 8 latach ponad 150 tysięcy osób przyjeżdżało na ich wydarzenie, przez nich stworzone wydarzenie muzyczne. Więc warto czasami nie podczepiać się pod jakąś dużą imprezę, duże wydarzenie, które wprawdzie ściąga bardzo wielu potencjalnych klientów, ale możemy zniknąć w masie innych wydarzeń, dla których oni się tam pojawiają, a budować sobie tą własną społeczność krok po kroku, bo siła takiego dobrego słowa przekazywana z ust do ust w dzisiejszym świecie jest nie do przecenienia. Nietypowo i angażująco, to mówiliśmy o tej akcji, którą postanowili robić charytatywnej z czapeczkami. I pomimo, że wystartowali ją zimą i wydawałoby się, że jest to zimowa akcja, to oni ją wykorzystywali przy różnych okazjach. To robienie czapeczek było pretekstem do tego, żeby dobrze się razem bawić, żeby przypomnieć o sobie, żeby nawiązać relację, która w czasie trwała, bo potem każda osoba, która zrobiła taką czapeczkę i im przekazała, była ciekawa, jakie są jej losy, szła do sklepu zobaczyć, czy już tam jest. Także stał się to taki całoroczny samogrom. Opakowanie było takim konikiem Jana i ponieważ wszystko, co robimy, jest komunikacją i świadczy o nas, gdy przeszli z kartonów na butelki plastikowe i nawet tam postanowili pokazywać, jaki mają charakter i kim są, jaką marką są, jakie wartości im przyświecają. Oczywiście smoothie jest takim gęstym sokiem, którym się potrząsa, więc siłą rzeczy naturalnie patrzymy na dno. Tu jest napisane, może to nie być dla Was widoczne, więc przeczytam. Stop looking at my bottom. Co dość jasno pokazuje, że mają poczucie humoru, mają do siebie dystans, a jednocześnie bardzo czujnie i precyzyjnie wykorzystują każdy moment, żeby wzbudzać tą sympatię w stosunku do swojej. Także myśląc o tym, jak będziecie opowiadać czy opisywać swoją historię, pamiętajcie i tworzyć te swoje biznesplany, pamiętajcie o tym, w jaki sposób zaczniecie tą relację, jak zachęcicie do spróbowania, do przyjścia, do wykonania tego pierwszego kroku. Jak to ma wyglądać? Co specjalnego zaoferujecie? Co zaoferujecie ludziom, żeby zmienili sposób zachowania, żeby to, co robią dzisiaj, zostawili na boku i stwierdzili, no dobrze, ja sobie radzę w tych sytuacjach awaryjnych w taki sposób, ale skorzystam z tej pomocy na próbę, bo... Kiedy, w jakich okolicznościach, w jaki sposób ich do tego przekonacie? Jakie dodatkowe zachęty oprócz formuły produktu czy usługi, adekwatnej ceny, adekwatnego miejsca, co dodatkowo jesteście w stanie zrobić, co jest spójne z sensem istnienia waszej marki, waszego pomysłu na firmę, a jednocześnie na dodatkowy powód do tego, żeby nie skorzystać z konkurenta, tylko z was. Coś takiego jak akcja charytatywna chłopaków z czapeczkami. Można kupić dzisiaj mnóstwo innych soków, ale może nie każdy z nich deklaruje, że z każdej butelki przeznacza X% na dobre, spokojną starość ludzi w
w okolicy, w której działają, tak? Czy może nie każda świeczka, zakup każdej świeczki o męskim zapachu łączy się z tym, że ktoś, kto potrzebuje jedzenia, faktycznie przy okazji dzięki temu zakupowi dostanie. Co możecie sensownego, zgodnego z ideą tej marki, dodatkowo zaoferować? Myśląc o tym, co ma być motywem przewodnim Waszej opowieści, tak jak tutaj było 100% owoców w wygodnej formie, myślcie o tym, że nie powiecie zbyt wielu rzeczy naraz, że warto mówić o jednej rzeczy w jednym czasie, ale o tej, która faktycznie trafia w potrzeby ludzi. To też możecie sobie prototypować i testować w zderzeniu w rozmowach z potencjalnymi klientami. I pamiętajcie, gdy wiecie, jaki macie racjonalny cel na początek, do kogo się na początek zwrócicie, kto ma być tą pierwszą osobą, która skorzysta z usługi lub produktu, co mu powiecie, żeby z punktu, w którym jest teraz, przeszło do punktu, w którym będzie, jakimi narzędziami to zrobicie, żeby zawsze Wam z tyłu głowy została świadomość, że cokolwiek nie robicie, ma być spójne z tą Waszą pierwotną myślą, pierwotną ideą, co istniejecie. Żeby to nie było tylko ładne opakowanie, ale żeby w środku faktycznie był silnik, który spowoduje, że ruszycie w drogę. Gdy już ruszycie w tą drogę, pytanie pozostanie, jak nawiązaliśmy kontakt, zainteresowaliśmy sobą ludzi, co dalej? Jak utrzymać to zainteresowanie? W jaki sposób wzmacniać tą więź, sympatię? Jak budować lojalność? Znowu posłużę się przykładem tych chłopaków, co oni robili, aby budować lojalność swoich klientów z tej mikrospołeczności kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset osób do aktualnie milionów osób, które piją ich soki. Takie klucze do sukcesu to jest codzienny kontakt z klientami, niezależnie od skali, obserwacja, rozmowa i odnotowywanie tego, czego się dowiedzieliście. Analizowanie tego, czego dowiedzieliście się i w takim krótkim, dłuższym wymiarze czasu. I codziennie możecie się dzielić tymi informacjami i co tydzień, i co miesiąc. Wspólnie planować i świętować swoje sukcesy, jak robią nasi bohaterowie. Od początku postanowili bardzo szybko, ten pierwszy newsletter, o którym Wam wspominałam, trafił na początku do kilkunastu osób. Ale już wtedy przyjęli taką rutynę, że będą w tym kontakcie. Nienachalnym, niecodziennym, ale będą w kontakcie i będą dawali szansę na tą informację zwrotną, będą zachęcać ludzi do tego, żeby nie tylko otrzymywali, byli otwarci na te newslettery, ale też weszli w dialog z nimi i zawsze odpowiadali na każdy list. A gdy rozwieźli swoje produkty, gdy wyprodukowali je na kolejny dzień, gdy rozwieźli po sklepach, Richard chyba, o ile dobrze pamiętam, z kolei był odpowiedzialny wśród nich za to, że on miał czytać korespondencję, która do nich trafia i odpowiadać na każdy list. I mówił, to był najfajniejszy moment w całym dniu. Wcale nie produkcja tych soków nie kręciła, wcale nie ten kontakt ze sprzedawcami, wcale nie sprzedaż nawet, ale czytanie tego, co ludzie mówią, po tym jak zetknęli się z naszymi produktami i z nami i odpowiadanie na te listy. Co roku zapraszali do siebie swoich klientów. Po to, żeby opowiadać o sobie, żeby wzbudzać jeszcze większą sympatię, żeby nawiązywać tą trwałą więź, żeby ludzie mieli poczucie, że oni nie są fabryką, że nie są anonimowi, że istnieją po to, żeby ludziom żyło się lepiej, więc od ludzi chcą, od tych swoich klientów chcą usłyszeć, czego oni potrzebują, co lubią, a co powinni zmienić. Zawsze można było do nich wpaść. Oni mówili, nie, my nie mamy godzin otwarcia i zamknięcia, przyjmowania ludzi czy nie przyjmowania. No i jesteśmy autentyczni i prawdziwi, jak te nasze produkty. Zawsze można do nas wpaść, nie ma złego momentu. My nie robimy jakichś machloi i nie musimy się zamykać i otwierać na gwizdek. Czyli ta ich formuła marketingowa sukcesu to było 100% owoców bez żadnych dodatków,
dostępnych tam, gdzie ludziom jest po drodze, gdzie mają tą potrzebę, której do tej pory nie zaspokajali, czy powinni zjeść coś zdrowego, ale są w biegu, nie mają czasu tego załatwić, oni się pojawiali ze swoimi samochodami, ze swoimi produktami pod ręką. Tak ustawili cenę, że wcale nie byli najtańszą opcją na rynku, ale ludzie wiedzieli, dlaczego płacą tyle, ile płacą, że to jest warte tej ceny, bo to są same owoce, bez żadnych dziwnych dodatków. Dostarczone tam, gdzie to jest podręczne, zdrowe, autentyczne i użyteczne. Po to, aby ludzie żyli długo i zdrowo. I to jest historia determinacji dużej tej trójki przyjaciół, ponieważ to wcale nie jest historia jednego wielkiego sukcesu. I błądzili na etapie szukania pomysłu, i błądzili na etapie poszukiwania nazwy i szukania opakowania, które by było zgodne z ich ideologią, i ten proces cały czas trwa. Ich pierwsza akcja charytatywna doprowadziła ich prawie do bankructwa, ale szczęśliwie została z nimi do dzisiaj. Przeformułowali sposób oddawania pieniędzy, to jest procent od sprzedaży, a nie kwota deklarowana. Sposoby dystrybucji, też nad nimi długo pracowali, rozmawiali ze sklepami, robili testy darmowe, aż wypracowali taką formułę, która dla nich dobrze pracowała. Przez długie miesiące to był ten ich samochód, a potem partner biznesowy, który już widział ich wartość, widział wartość tej ich rozwiązania i dał im dzięki temu odpowiednie warunki. Potykali się również na etapie robienia akcji dodatkowych, takich jak Fruitstock, bo prawie się przy pierwszym przewrócili, nie licząc, że aż 25 tysięcy osób się pojawi. Przy którymś kolejnym opowiadając ze śmiechem, że mieli pomysł, że do różnych konkursów i zabaw będą rozdawać jabłka, i nagle się okazało, że całe biuro i wszyscy ich pracownicy byli zaangażowani w czyszczenie jabłek i to był koszmar, bo nie powinni się w ogóle tym zajmować. No i cała ich droga z poszukiwaniem do dzisiaj odpowiedniego opakowania, które w 100% by odzwierciedlał filozofię ich istnienia, jeszcze trwa. Także tą historię chciałam Wam opowiedzieć dlatego, żeby to też nie była taka, żeby to było coś, co zapadnie Wam w pamięć, że można zacząć od bardzo prostej rzeczy, w bardzo małym środowisku, a ona może urosnąć tak, że po latach Coca-Cola do nich się zwróciła o prawa, o wykupienie praw do posiadania tej marki i dystrybucji tych produktów. I zgodzili się na to panowie, podlegając ogromnej krytyce. I losy tej marki teraz warto też poobserwować, bo są różne. Jednocześnie to jest historia taka od małej skali do ogromnej skali, łatwa do zrozumienia i pełna potknięć, które sprawiały, że z wiary, że warto coś zrobić, tworzyli pewne rozwiązania i założenia, popełniali błędy, ale dzięki temu gromadzili wiedzę i sprzymierzeńców i działali dalej, wprowadzając udoskonalenie. Bo naprawdę błędy służą nam temu, żeby uzyskać informację, z którą idziemy dalej, mądrzejsi i lepsi, z lepszym rozwiązaniem. Przeszliśmy przez te trzy etapy tworzenia autentycznej wartości w taki pragmatyczny sposób. Co my naprawdę chcemy zaoferować? Jaki produkt, jaką usługę, jaki asortyment, jak ją opakować, jak ją nazwać, jaką dać cenę, gdzie ją chcemy udostępnić, w jaki sposób będziemy o niej opowiadać, w jakiej skali, jakimi krokami, do kogo będziemy się zwracać, czego od niego oczekujemy i co musimy mu powiedzieć, żeby faktycznie go przeprowadzić z tego punktu, w którym jest, ten punkt, który jest dla nas i dla nich interesujący. I choć nie jest to waszym zadaniem, to myślę, że warto mieć z tyłu głowy tę długoterminowość budowanych relacji i tą konieczność, czy potrzebę, czy możliwość utrzymania zainteresowania w czasie, bo to pięknie procentuje. Pamiętajcie, wypełniając ten formularz zadaniowy, o tym, że każdy jeden element, który tam wpisujecie, świadczy o Was.
i powinien być spójny z tą główną ideą, o której myślicie, która sprawiła, że zaświeciły wam się oczy, stwierdziliście, wiem, co chcę zrobić i tego się będę trzymać. Wracajcie do tego, bo to jest ten kompas, który pokazuje, czy idziecie w dobrym kierunku zamierzonym, czy nie. To jest ten silnik, który powoduje, że ktoś mówi, świetna historia, rozumiem ją, to wszystko spójnie pasuje do tego punktu wyjścia, do tej opowieści, którą zaczynaliście. Chciałabym, żebyście zapamiętali, że marketingowiec to nie jest uczeń czarnoksiężnika, jak często się mówi, osoba, która właśnie zajmuje się tworzeniem wydmuszki, a potem czy ona pojedzie, czy nie, to już go nie interesuje, tylko jest to ktoś, kto opowiada historię, która dzięki swojej prostocie jest zrozumiała. Nawet jeśli ktoś nią nie jest zainteresowany, to wie, o co nam chodzi. Że buduje markę, zwracając uwagę na każdy detal, bo wszystko, co sobie mówimy, nie tylko w sposób taki bezpośredni, ale to, z czym zostaje nasz klient, świadczy o nas. To miejsce sprzedaży usług i produktów, forma tej usługi i produktu, to, co pozostaje w jej wyniku, sposób kontaktu z nami. Ważne jest to, żebyście pamiętali, że chodzi o to, aby stworzyć obustronnie korzystną relację. Aby to, co oferujecie, przynosiło wam zysk, żeby się nie przewrócić, tak jak panowie prawie się przewrócili na działalności charytatywnej, bo to też by była wielka szkoda i dla osób, które są beneficjentami tej działalności, i dla osób, które uwielbiają ich słuchy, i dla nich. Żeby mieć taką w sobie rozwagę, że co robimy, musi być wartościowe dla nas i dla innych. I wtedy wzajemnie będziemy się sobie odwdzięczać. Bądźcie zawsze autentyczni i wtedy nie ma problemu z otwartością. Bo jeżeli w sposób autentyczny i szczery dowozicie swoje deklaracje, jesteście prawdziwi i potraficie udowodnić swoje obietnice, to nie ma powodu, żeby przed kimkolwiek, kiedykolwiek zamykać drzwi. Nie traćcie, myśląc o tym pomyśle, myśląc o skali jego zasadności biznesowej, nie traćcie z oczu tego pojedynczego człowieka, bo tą społeczność buduje się po trochu, powolutku, od kilkunastu osób, przez kilkadziesiąt, po kilkaset, potem dopiero otrzymujemy tą ekonomię skali, która w dzisiejszym świecie może przyjść niespodziewanie szybko. Marketingowiec dzieli się tym, co dobre, pomnażając właśnie wspólny dobrobyt. To pierwsza i jedyna definicja, która się pojawiła o obustronnie korzystnej relacji, o użyteczności i autentyczności. To są te kluczowe słowa, które chciałabym, żebyście po tej opowiedzianej historii o trójce naszych przyjaciół dzielnych, szukających desperacko wspólnego pomysłu i realizującego, żeby wam w głowie zostały. Że marketing to jest tak właśnie jak dobrze opowiedziana i napisana historia, oczywiście mam nadzieję ze szczęśliwym zakończeniem. Ważny jest ten punkt startu. Po co my w ogóle to robimy? Jaką korzystną zmianę chcemy przynieść w życiu osób, dla których tworzymy produkty lub usługi? Kim oni są dzisiaj? Co im musimy powiedzieć, aby im udowodnić i w jaki sposób udowodnić, że przynosimy tą korzystną zmianę? Że to faktycznie jest warte jego uwagi, w jaki sposób uwiarygodnimy się. Przy tym procesie planowania zataczamy takie wielkie koło, tak? Od analizy tego, co my potrafimy i chcemy robić, co jest potrzebne ludziom, czego jeszcze konkurencja nie daje, jak to skonkretyzujemy poprzez formę produktu, usługi, jej cenę, miejsce jej dostępności, nazwę, opakowanie. Jak o tym wszystkim opowiemy? Co jest tą główną myślą, która ma zostać w głowach ludzi? Co ma spowodować, że oni będą chcieli nawiązać z nami kontakt? No a potem oczywiście jak utrzymać tą relację i zainteresowanie, bo ono nas uczy i pozwala nam doskonalić tą ofertę w czasie. Dobry marketing jest naprawdę tworzony przez tych, dla których nic co ludzkie nie jest obce. Ten but sportowy z kluczem przywiązanym sznurówką pojawił się na początku tej opowieści po to, żeby została wam w głowie właśnie ta empatia i wnikliwość obserwacji
potrzeb ludzi. Ludzie są niesamowicie, jesteśmy pomysłowi i świetnie sobie radzimy z problemami, trudnościami. Jeżeli ktoś nam nie podaje czegoś na tacy, my sami sobie wymyślamy rozwiązania, tak jak tutaj ten nasz biegacz klucze domowe przywiązał do sznurówki, bo przecież wyszedł z domu i musiał coś z nimi zrobić i znalazł sobie na to świetny sposób. Ten, kto to zaobserwował i mu zaoferował inne rozwiązanie, będzie mógł znaleźć się w jego życiu z ofertą, która przyniesie mu pozytywną zmianę. Jestem przekonana, że wasze pomysły też będą autentycznie użyteczne. Jestem bardzo ciekawa, co z nich powstanie, jakie konkretyzujecie. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Tak jak Diana prosiła, bardzo proszę, żebyście wypełnili jeszcze ankietę. I bardzo serdecznie dziękuję za to, że ten Dzień Kobiet i popołudnie spędziliście ze mną. Pozdrawiam. Bardzo mi dziękuję.